bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Apokalipsis. Ostatnio zakończyliśmy przy nowej zagadce, za którą jeszcze żeśmy się nie zabrali, więc myślę, że czas na to. Co my tu mamy? Mamy tutaj znaczki i mamy kosze, które podejrzewam można dopasować do tych znaczków, które są tu. Także spróbujmy to zrobić. Ten będzie na tym. Ten będzie tu. A ten będzie na końcu chyba. Tu już tam coś leci, więc się zgadzam. Mam jeszcze jakąś dźwignię, ale nie mogę jej zabrać. Czekajcie, co tu jest. Czy ja tu mogę zejść na dół? Spróbujmy. Aha, nie da się otworzyć. Czy my tu możemy coś jeszcze zrobić? W tą stronę nie da się przesunąć. Co nam to daje? Gdyby tak zrobić na odwrót. Czekajcie. Spróbuję jedną rzecz. Tu. Na razie to odstawmy. Gdyby to zrobić jako odbicie lustrzane. Czyli ten musi iść na tym. Dobra, odłóżmy to na razie. Ten na tym, to na razie mogę tu przesunąć. O. Widzicie? Leci więcej. Czyli jednak nie tak normalnie, tylko odbicie lustrzane. Tu. I to... na końcu. Tak się później otwarła i będziemy mieli dźwignię. Dźwignię pewnie będziemy mogli sobie otworzyć drzwi na dole. Pięknie. Chodźmy na dół. Czyli już mamy drogę bez powrotu na górę. Świetnie. Tu będzie następna część zagadki. No, patrzy za nami. A tego nie możemy wziąć. Czekajcie. A, myszka mi zwariowała. Więc spadła na miękkie. Okej. Okay. Nie wiem, czemu zamrączała. Bo po prostu ją pogoniliśmy. Co z nimi? Można w niczym je rzucić? Mam tu jakiś kamyk? To jest chyba tylko wejście. Wiem, rzucałabym w te. Dobra. My jesteśmy za duzi, rozumiem.
to będziemy nie rzucać, tylko szturchać te ptaki kością. A jednak rzucać. Mamy piórka. Co ona tu? Aha, rogaty, krzyk i... Rogaty, krzyk i... Twarz. I czaszka w sumie. Ja będziemy układać obrazek. Nie wiem, czy tu po kształcie można je zobaczyć. Jest jakaś czacha. Dobrze było, żeby one do siebie pasowały, nie? Tu może? Też nie. To jest z krzykiem, czekajcie. Potrzebny nam jest kawałek oka, weź to ściągnij. Może nie wszystkie muszą pasować po prostu. Odłóż to gdzieś. O, weź ten. Tak, pięknie. Tu? To zobaczymy. Okej. Okay. Daj, ten będzie na górze. Ten będzie obok. A nie jest źle. Z tymi naszymi zagadkami. Ciekawe, co ma zaznaczenie to, co żeśmy tam widzieli. Aha. Miał być rogaty, krzyk i czaszka. Takie buty. To idziemy dalej. I ona nam cały czas towarzyszy póki co. Odważna. Odważna kobitka. Okay, jakaś szczęka. Zastanawiałam się, czy ich to przygniecie, czy to jakaś winda. Historyjka. Słowa Zuli wracały do niego za każdym razem, gdy zamykał oczy. Niesiona przez tłum w swoich ostatnich słowach wykrzyczała, że uratuje ją tylko rytuał Piołunu, który Harry może rozpocząć w domku czarownicy ukrytym w lesie. Harry nie zastanawiał się nawet przez chwilę. Magia. Zresztą jak powiem szczerze, że jak Nergal czyta te wszystkie teksty, to aż mnie ciarki przechodzą. Co my tu mamy? Mamy jakieś łańcuchy, na których trzeba coś powiesić. Tu mamy łódkę z wajchą. I z fiolką. Dobra, to może jeszcze nie do niego, za wcześnie chyba. Ja pewnie mam do coś innego. To idźmy na górę. To nie wiem, że to na górę prowadzi. Tu jakieś są dwa puste miejsca. Co nam daje ta wajcha? Jeszcze raz. Coś przywiezie, tak? A chyba my się tu nie dostaniemy. A nie, dostaniemy.
Teraz trzeba pewnie wsadzić odpowiedni znaczek. Czy tu jest jakiś system na to? Ten potem jest okiem. Czekajcie, jest co drugi. Widzicie? Jest tutaj. Następny jest ten, więc jest co drugi. Potem jest ten, jest więc znowu co drugi. Potem jest ten. Czy my to możemy przestawiać? Nie. O nie! A może jest taki, którego tu nie ma w ogóle? Nie, wszystkie są. To może policzymy ich ilość. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Okej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ten już był. Ten już był. Wszystkie już były, tak? Zaraz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli wszystkich jest po pięć, poza tym jednym. Czy ja mogę to wypić? Czy ja mogę to golnąć jakoś? Albo jej dać? Może ona będzie miała jakieś zwidy i będzie wiedziała, co tam wstawić. Tak zróbmy. A nie, ona umrze i wsiądzie do trumny. Angel of Death. Zapnijmy łańcuszki. Super. A to nam opuści platformę tu na dół, tak? Chyba. Nie, to świetnie. To żeśmy się dużo dowiedzieli. Czy tu są jeszcze jakieś podpowiedzi, ale tu coś jeszcze można. Co tu można? Żeton wrzucić? A może tu można to, co mu stąd wypadnie? Oko albo coś dać. Dobra, zróbmy tak. Zacznijmy od tego i będziemy wkładać każdy kolejny. Okej, czyli nie tak. Ja sobie tylko zapiszę, który już był z przodu. Z przodu był ten. Dorzucimy ten do przodu. Dobra. Też nie, ten. Okay. Coś się okaże, jeszcze coś powinnam tu
przemieszać. A, cicho, zrobiło się. To już nie mam pojęcia, jakim systemem to działało, ale zadziałało i to jest najważniejsze. Czekajcie, wciśnijmy to jeszcze. Tu się łapka pokazuje. Aha, żetony za niego i za mnie. Za nią i za mnie. No halo. Może zaś odpowiednie kółko trzeba pokręcić. Dobra, zalokowało. Nie wiem, na czym to polegało, ale grunt, że działa. Teraz zejdźmy na dół. Nie, na górę, bo tu jeszcze te rzeczony mu trzeba zrzucić. Za żywą i martwą. Okej. Kom tu papi, kom. I chodźmy. Płynimy. W ogóle kobieta dała się otruć, nie? Po to, żebyśmy mogli przepłynąć. Masakra. To smutne w sumie. A, świetnie. Co my tu możemy sobie wybrać? Mamy rąsie. Grzyba możemy wziąć. I kwiatka. Ekranu się nie da przesunąć. Tu mamy jakieś dziwne rzeczory. Możemy to zgarnąć rąsią i grzybkiem. A, się pewnie otruje. No, czekajcie, znowu coś możemy wziąć. I pewnie przy... A. Aha. Ups. No cóż. Kolejna zagadka. Nie lubię tych, których się nie da, wiecie, pominąć. I to będzie takie klikanie. Trzy dni później. Super. Tylko nie w tą stronę to powinno działać. Co za złośliwość.
Jeszcze jedna. Jest, udało się. Idźmy tam. Nie lubię tego typu zagadek. Organy. Gdzie mi piszczałkę. Dawaj czachę. Wygląda jak czacha ufolutka. Czy my tu coś jeszcze mamy? Nie mamy. Tu nam brakuje na pewno połączenia. No czekajcie, tu jest jeszcze coś, co możemy zabrać. Możemy go jeszcze zmacać? Już nie. To musimy tu wstawić. Może to? Albo to? Też nie? Co to jednego tego nam brakuje? Czy my tu jeszcze mamy gdzieś jakieś dziwne rzeczory? O, tu możemy poklikać. No, to mamy zagwozdkę. Możemy znaleźć odpowiedni klawisz. Nie, czekajcie, czyli jeszcze raz to. Nie, ten trzeci. Thank you.
To będzie ten. I który był ten? I to tak będę każdy klikać po kolei, żeby sprawdzić, który to ma być. Drugi. Dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, jedenasty. Nie rozumiem tej zagadki. Czekajcie, tu coś jest. Aha. Naprawdę. Serio. Ja myślałam, że myśmy stamtąd przyszli, nie? Mamy chyba brakujący klawisz, mi się wydaje. I mamy czaszkę, to jest ta. Czyli trzecia. I... druga. A tam jest jeszcze ten Ala Kosmita. Teraz, którą on ma czaszkę? Nie wiem, czy to ma znaczenie. Tutaj jest przycisk. Czy tu możemy coś jeszcze poklikać? Czy my tu możemy coś z tymi czaszkami zrobić? Nie. Tu coś brakuje. Dmuchawy? Czegoś na dole, czegoś na górze i tutaj. Okej. No, to jest tylko jedna, dobra. Trzecia. Nie ta, ta. I druga. Tu możemy wstawić część piszczałki. Nie rozumiem, no. Jest ta i ta. Czekajcie, może membrany. Ta. I ta.
Co nam to dało? Dało nam to cokolwiek? A nie, dobra. Mamy wygrać melodię. Pierwsze. Czekajcie, podzielimy to na dwie strefy. Jeszcze raz. Pierwsza. Druga. Czwarta. Trzecia. Boże święty. Pierwsza. Druga. Nie, bo to nie z tej strony. Nie, z tej, dobra. Trzecia. Czwarta. No i co? Nie bardzo. Pierwsza to była z tej strony. To jest druga, to nie ma być z tej. Ta. Pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. No i co bez zmian? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Siódma, druga, czwarta, dziewiąta. Siódma, druga, czwarta, dziewiąta. Siódma, druga, czwarta, dziewiąta. No nareszcie. Nie wiem, co ja to źle pokopałam wtedy. Nie wiem, jak ja to policzyłam. Coś musiałam pomieszać, ale udało się. Uff. Wybaczcie, że tak długo to trwało, bo pewnie żeście się zdążyli zanudzić po drodze. Aczkolwiek zaraz to nadrobimy. Już pół godziny trwa odcinek ponad. Sobie zakończymy chyba po tej scence. Wyzwaliśmy tu jakiegoś kozła ofiarnego. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi i... kolejne zagadki. Dobra, w tym miejscu sobie zatrzymamy. Widzę, że już nam brakuje tutaj wskazówki na godzinę 15. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak zwykle zaskoczył swoimi zagadkami, co widzieliście przed chwilą. Do zobaczenia w kolejnej części. See ya!